szczepię się co roku od iluś lat i po prostu w razie grypy, czy nawet jakieś zapalenie oskrzeli, lżej to wszystko przechodzę. I w związku z powyższym, no tym bardziej, że w tej chwili jest ten okres pandemii, no to jest jakaś szansa na to, żeby nie złapać tej paskudy. Ze względu na COVID, panującą pandemię, więc zainteresowanie szczepionkami jest ogromne, znacznie przewyższające możliwości nie tylko Opola, ale całej Polski, więc jest duży problem ze zdobyciem szczepionek. Do nas trafiło pierwsze 1000, co bardzo cieszy. Oczywiście jak będą kolejne, również będziemy je kierować do seniorów. Oni już dzwonią, telefony w przychodniach dosłownie się urywają, także jeżeli ktoś jest zainteresowany bezpłatnym zaszczepieniem, ma 65 lat, jest opolskim seniorem, może bezpłatnie się zaszczepić, ale najpierw musi zgłosić się do miejskiej przychodni. Pacjenci muszą się najpierw zarejestrować na wizytę do lekarza. Każdy pacjent przed szczepieniem musi przejść kwalifikację lekarską. To jest niezbędne i bez tego szczepienie nie może być wykonane. Także umawiamy, rejestrujemy na godziny na kwalifikację lekarską. Kwalifikuje w naszej przychodni dwóch lekarzy i potem pacjenci udają się na szczepienie.